To jest to tak ważne, by być sobą, bo jeżeli my idziemy jakimś utartym torem, według utartych zawodów, utartych reguł, utartych tradycji, utartych jakichś wzorów i przekonań, to prędzej czy później lądujemy w wyścigu szczurów. Nagle to rozpoznaje i ona wychodzi z tego stada, a uważam, że każdy z nas w jakiejś części jeszcze w tym stadzie jest. I to nie jest nic obraźliwego, ponieważ w jakimś tam stopniu jeszcze każdy z nas ma w sobie coś, gdzie brakuje tej miłości własnej, brakuje tej akceptacji. Staramy się czasami, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, zadowolić innych, przypodobać się innym, być przez innych podziwiani, kochani, prawda? Czyli każdy z nas w jakimś stopniu jest jeszcze naznaczony tym systemem, ale dlatego idziemy dalej, aby poczuć, kim naprawdę jesteśmy i poczuć, jaka jest droga każdego z nas, bo każdy z nas ma inną drogę, każdy z nas jest inny, jeden, jedyny, niepowtarzalny. I teraz tak. W tym momencie może dojść do takiego odczucia, co się stanie, jeżeli będę naprawdę sobą. Co się stanie, jeżeli powiem innym, co naprawdę myślę, kim naprawdę jestem, jeżeli pójdę moją własną drogą. Może pojawić się ten moment tego strachu, ale gdy ten strach zostanie pokonany, a jego można pokonać właśnie przez połączenie z siłą wyższą, która wspiera cię, każdego dnia i w każdym momencie, można powiedzieć, to jest nasza matka, to jest nasz ojciec, najwyższa matka, najwyższy ojciec, którzy stworzyli nas i dopiero ta energia zmaterializowała się w postaci zapłodnienia w naszych rodzicach tych materialnych, ale wcześniej było to światło, było to najwyższa energia boska, prawda? Dlatego są rodziny, które nie mają dzieci, prawda? Mogą robić co chcą, a dzieci nie mają, ponieważ nie mają tego boskiego nasienia, tego boskiego światła, które się dopiero materializuje w tym ciele. I teraz tak, gdy poznamy to, kim naprawdę jesteśmy, to zaczynamy świecić. Zaczynamy świecić całym sobą, całą sobą. I w tym momencie wszyscy inni widzą, że to jest piękne, że to jest cudowne. Że ktoś jest sobą, że osiąga sukcesy, jest zdrowy, jest pełen siły, jest pełen mocy, pełen radości życia, radości do działania i nagle zaczyna się coś niesamowitego. Nagle te wszystkie osoby, które w pewnym momencie cię krytykują, bo jak można się wyłamać, jak można robić coś inaczej niż ogólnoprzyjęte normy, prawda? Jak można nie mieć tatuaży, gdy wszyscy mają tatuaże? Jak można nie robić operacji plastycznej, gdzie wszyscy w cudzysłowie robią jakieś poprawki plastyczne, prawda? Jak można, nie wiem, nie chodzić do kościoła, gdy cała wioska chodzi do kościoła? Czy takie rzeczy, prawda? Takie drobiazgi. W pewnym momencie będziesz przykładem dla innych i będziesz również takim, nazwijmy to, takim światłem, które rozświetli drogę innym ludziom. I ty zmieniasz siebie. Każdy z nas pracuje nad sobą. Każdy z nas zmienia siebie, rozświetla siebie, rozwija się i przechodzi coraz wyższe etapy, coraz piękniejsze etapy. Nasze życie zaczyna być coraz piękniejsze. I tak samo zmieniamy nasze otoczenie, bo jesteśmy przykładem dla innych. Inni widzą nas i my nie musimy nic mówić, ale nasza aura, nasze pole energetyczne, ono działa. Ono idzie dalej i dalej i dalej i jest impulsem dla innych. I ktoś by mógł powiedzieć, a co mnie interesują inni ludzie? Ważne, że mi jest dobrze, ja się czuję dobrze, prawda? Dlaczego? Ponieważ jeżeli każdy z nas, jeżeli wielu ludzi zrobi coś małego, to porusza się coś wielkiego. Jeżeli każdy z nas będzie pracował tylko nad sobą, czy jakiś procent, mamy tą regułę 101 małpy, prawda? Czy jeżeli jakiś procent naszego gatunku pracuje nad sobą i rozwija się, co się w tym momencie stanie? Nagle wszyscy inni dostaną również tego oświecenia i każdy będzie żył według siebie. Bez sztucznych systemów, bez sztucznych jakichś przekonań, bez sztucznych tradycji, czyli w pełni szczęścia. A jeżeli ktoś jest szczęśliwy,
to szczęście promieniuje na innych, promieniuje na inne istoty. Ktoś by powiedział, ha, jaki idealistyczny cel, Pani Mario, co Pani znowu tutaj z takimi ideałami nam, prawda? Ale to nie jest idealistyczny cel, to jest całkiem naturalny proces, który tutaj funkcjonuje. I energia mroku ten proces wykorzystuje dla siebie, tylko w odwrotnym kierunku, w kierunku zniszczenia, destrukcji, ujednolicenia, tworzenia stada. A energia światła w kierunku światła, szczęścia, spełnienia, różnorodności tego, że każda istota jest w pełni sobą. Ponieważ energia boska, energia źródła, energia światła, popatrz, tworzy cały czas coś nowego, pięknego, coraz piękniejsze rzeczy, różne, różnorodne. A mrok niszczy, prawda? Jest nawet takie, w panującej religii nawet jest takie przekonanie, prawda? Jest Bóg, który tworzy, i jest szatan, którego celem jest zniszczenie, destrukcja. Czyli wszelkie zniszczenie, czyli zniszczenie jednostki, zniszczenie różnorodności gatunkowej, zniszczenie różnorodności ludzi, prawda? Czyli to jest ta energia destrukcyjna. I dlatego to nie jest ideał jakiś wyssany z palca, tylko jest to całkiem naturalny proces, że jeżeli wielu ludzi będzie pracować nad sobą, będzie pracować nad swoim światłem, nad swoim rozwojem, to w pewnym momencie to jak taki pozytywny wirus będzie zarażało innych ludzi. I w tym momencie, wyobraź sobie, każdy jest inny, każdy jest inny. Każdy ma inne talenty, każdy ma inną drogę, inny wygląd, inne powołanie. Jaki piękny może być ten świat, jeżeli każdy będzie żył według siebie. Zniknie cała konkurencja, kopanie dołków jeden pod drugim, wyrywanie sobie czegoś. Bo jeżeli tak, jeżeli każdy ma te same cele, tą samą przyszłość, każdy chce być lekarzem, każdy chce mieć określony dom w określonej dzielnicy, każdy chce mieć, nie wiem, być najlepszy w tej konkretnej dziedzinie, w jednej dziedzinie, to co się w tym momencie dzieje? No reguła silniejszego, prawda? Jeden walczy z drugim, aby uzyskać to, bo w tych miejsc jest tylko ograniczona ilość. Ale w różnorodności nie ma ograniczeń. I każdy, żyjąc według siebie, może żyć tak, że będzie miał wszystkiego pod dostatkiem. Bo popatrz, jeżeli mamy na przykład 10 piekarzy i wszyscy pieką te same bułki, prawda? Jest jakiś przepis Unii Europejskiej, że tyle mąki, tyle cukru, tyle rodzynek, tyle czegoś. Wszystkie bułki smakują tak samo i mamy 10 piekarzy. Co powstanie? Konkurencja. Jeden będzie kopał pod drugim, aby on mógł przeżyć. Jeżeli jednak nie mamy przepisów Unii Europejskiej i teraz tak, mamy 10 piekarzy i każdy może piec, co chce, według siebie, według swojego odczucia. Co się stanie? Jeden będzie piekł jakieś bułeczki w niesamowitych formach. Drugi będzie piekł bułeczki, które będą niesamowicie smakować, na przykład bułeczki, nie wiem, z kwiatów. Trzeci będzie piekł jakieś bułeczki według szczególnej receptury, ze szczególnymi przyprawami. Co się dzieje? Nie ma konkurencji. Każdy jest inny. I my mamy wybór. My możemy jeść za każdym razem inną bułkę. Prawda? A nie tą samą według jakiejś normy. I to jest takie symboliczne i pokazuje praktycznie wszystko we wszystkich dziedzinach, prawda? Dlatego jest to tak ważne, by być sobą, bo jeżeli my idziemy jakimś utartym torem, według utartych zawodów, utartych reguł, utartych tradycji, utartych jakichś wzorów i przekonań, to prędzej czy później lądujemy w wyścigu szczurów. Prędzej czy później musimy walczyć, prędzej czy później musimy rozpychać się, prawda? I czym to owocuje? No negatywną energią, negatywnymi emocjami, no i prędzej czy później zniechęceniem, utratą energii, bo przecież o wiele piękniej jest wykorzystać tą energię kreatywnie, czyli tworzyć bułeczki, których nikt nie tworzy, twoje własne, idealne, cudowne bułeczki, niż tworzyć takie same bułki jak 10 innych piekarzy i całą energię zamiast w tworzenie, w kreatywność,
marnować na walkę z konkurencją. Prawda? I to jest właśnie celem siły wyższej, siły światła, aby przywrócić różnorodność tutaj na Ziemi. Czyli tą różnorodność nie tylko gatunków, ale również różnorodność nas, ludzi. Bo wtedy ten świat będzie inny, jak każdy z nas będzie inny i będzie w pełni sobą.